Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj piątek i uwaga, jest to tydzień dokładnie przed Wielkim Piątkiem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy mocniej zwrócili uwagę na drogę krzyżową, na niej się zatrzymali, a Ewangelia mówi: i znowu starali się go pojmać, on jednak uszedł z ich rąk. I znowu chcieli targnąć na życie Jezusa. Ich znowu chcieli go zabić, porwali kamienie. To jest dzisiejsza Ewangelia. I znowu. Droga krzyżowa jest finałem w misji zbawczej. Finałem przez śmierć i potem zmartwychwstanie. Jezus zbawia nas od zła. Natomiast Jezus przeżywał drogę krzyżową w swojej codzienności. I znowu chcieli go zabić. I znowu targnęli na jego życie. I znowu go oskarżali. I znowu wszystko przekręcali. Jezus mówił jasno, a oni odwrotnie to rozumieli. I to zmaganie z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, było cały czas. Spróbujmy dzisiaj popatrzeć na drogę Pana Jezusa, drogę krzyżową, jako że Jego życie jest tą drogą krzyżową. On tam się z nimi zmaga. Tam jest wydanie na sąd. Tam jest biczowanie Jezusa. Tam jest i znowu chcieli Go zabić. I znowu targnęli na Niego. I ktoś przychodzi z pomocą. Pojawia się Cyrenejczyk, pojawia się matka. Pojawia się osoba, która pomaga Jezusowi, jak Weronika. I kobiety płaczące, które po prostu są gdzieś obok, w jakiejś rutynie dookoła Jezusa. Życie nasze też jest taką drogą, drogą, którą idziemy i wielokrotnie drogą krzyżową, czyli drogą miłości, drogą wybierania większej miłości. Tym jest droga krzyżowa. Miłość kosztuje z ciągłym zapieraniem się samego siebie, żeby iść za Bogiem, iść za Jezusem. Nie odpłacać złem za zło, ale dobrem reagować na zło, którym nas ktoś atakuje. Tak Jezus żyje, taką ma drogę i dzisiaj jak będziemy robili drogę krzyżową, ale też i przez cały dzień. Popatrzmy, droga Jezusa, moja droga za Nim. Jego droga krzyżowa, Jego życie. Moja droga krzyżowa, moje życie za Jezusem. Za Jezusem idziemy i to możemy się przejrzeć w Jego drodze, porównać to, zobaczyć. Zachęcam, żeby dzisiaj taką pracę w różnych momentach wykonać, a szczególnie też jak będziemy na drodze krzyżowej. Błogosławię na piękny dzień razem z Jezusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że jesteście z nami. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj wieczorem o 17:15 na kanale Mocni w Duchu Live zapraszam na wspólną drogę krzyżową. Tymczasem postnę bardzo pieśni. Tutaj mamy suplikację, prośbę, żeby nie było wojny, bardzo konkretna, zachęcam do modlitwy. I też obok pasja z Maryją pod krzyżem. Ta piękna modlitwa niech nam towarzyszy i niech nas prowadzi do bliskości z Jezusem. Do zobaczenia.